Dzień dobry, witajcie 1 kwietnia. Słuchajcie, chciałam, żeby ten kwiecień był inny od stycznia, lutego i marca. Ten rok zaczął się dziwnie, cały czas nic nie idzie po mojej myśli, wszystko dzieje się samo i jak nie mam na nic wpływu i muszę wam powiedzieć, że ten vlog będzie trochę taki na pocieszenie, tak go nazwijmy, bo po prostu... Nawet już mi się o tym gadać nie chce. W każdym razie, zobaczcie, to co widzicie tu, ja mam tego więcej na twarzy, na dekolcie, na brzuchu mam tego mnóstwo. To są... Znaczy to już nic nie jest, to jest tylko taka kropka, która mi została, natomiast na brzuchu mam jeszcze pełno kros. Słuchajcie, to jest moja pozostałość po chorobie. Nie wiem, czy słyszycie, ale ja w sumie jeszcze jestem chora. Ogólnie po ostatnim vlogu, gdzie wam mówiłam, że byłam w pubie i zmarzłam, jak się okazało, to ja już chyba wtedy byłam... złapam jakiegoś wirusa. Z każdym dniem było coraz gorzej i gorzej, aż pewnego dnia tak mi, słuchajcie, ścięło, że nie wstałam z łóżka. Ogólnie moje zwolnienie skończyło się wczoraj, na zwolnieniu byłam tylko 3 dni, bo wiecie, ja pracuję z domu, więc też nie chciałam przeginać, po prostu było, chyba miałam jakoś takie 3 dni, że było lepiej, to pracowałam, ale potem znowu, słuchajcie, wszystko wróciło i teraz zamiast lepiej po tych już prawie 10 dniach jest cały czas, słuchajcie, dość średnio. Nie wiem, jakiś wirus dziwny i ogólnie dostałam tylko ibupron na to, jakiś ACC, wiecie, bo na to nie ma tak naprawdę na wirusy żadnych lekarstw, antybiotyków się nie łyka. Zresztą ja raczej staram się nie łykać antybiotyków. I właśnie, jak zaatakuje mnie jakiś wirus, nawet jak to jest wirus opryszczki, słuchajcie, to zaraz wyskakują mi wszędzie krosty. Ja jestem nie przyzwyczajona do krost i czuję się tak strasznie z tym. W ogóle, słuchajcie, ten ostatni właśnie 10 dni, kiedy siedziałam w domu, nie malowałam się, nigdzie nie wychodziłam, spowodowało, że naprawdę psychicznie nie czułam się zbyt dobrze i właśnie postanowiłam, że ten kwiecień będzie inny. Chciałam to odwrócić wszystko, chociaż spróbować. Myślałam, że dzisiaj będzie piękna pogoda, natomiast słuchajcie, pada, jest brzydko, wyglądam trochę jak zmoknięta kura, bo byłam już na zewnątrz, zaraz wam właśnie opowiem o tym. I zapisałam sobie też, słuchajcie, w kalendarzu zaplanowałam sobie cały ten miesiąc. Zapisałam się do dentysty, do fryzjera na koniec miesiąca, na paznokcie, idę na imprezę jedną, drugą i jakoś tak wszystko, słuchajcie, sobie tam powpisywałam, żeby jakby pamiętać, patrzeć na to i cieszyć się tym, że to będzie już niedługo wszystko. Natomiast właśnie, dzisiaj jest 1 kwietnia i słuchajcie, mam imprezę z pracy, na którą nie mogę iść, bo nie czuję się na tyle dobrze, żeby biegać gdzieś tam, bo to jest, słuchajcie, mamy taką pierwszą część jakby tego spotkania, to jakieś, nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie się strzela jakimiś laserami, nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie ja się totalnie nie nadaję do biegania. A potem oczywiście puby i bardzo chciałam iść, ale niestety, słuchajcie, no chyba nie ma opcji w ogóle, żebym się ruszyła z domu. Ja ledwo dzisiaj poszłam na pedi, słuchajcie, bo byłam rano, bo właśnie tak postanowiłam też zacząć ten miesiąc, myślałam, że będę szła na tą imprezę dzisiaj, więc mówię, zrobię sobie pedi. Poszłam na tą hybrydę, w nowe miejsce, słuchajcie, dziewczyna super, bardzo ładnie mi zrobiła, delikatniusio, nic mi nie bolało, w miarę szybko to zrobiła tak naprawdę. Lakier mam taki ciemno-czekoladowo-wiśniowy, bo niestety, słuchajcie, nie mieli czekoladowego, mówi, że mało kto robi takie paznokcie, w ogóle bardzo dziwne. I zamówi dla mnie, także następnym razem, jak będę szła na koniec miesiąca, no to już będę miała te czekoladowe paznokcie. Nie będę wam pokazywała, no bo paznokcie jak paznokcie. W każdym razie, no trochę jakby już psychicznie lepiej, jak patrzę na te paznokcie. Też będę na pewno, słuchajcie, robiła jeszcze brwi, bo miałam w planach i tak nałożyć henne, także może wam pokażę dzisiaj albo jutro rano. I też będę robiła odrosty. Słuchajcie, jeśli chodzi o moje włosy, to one są teraz tak zrobione, że tych odrostów praktycznie mi w ogóle nie widać. Ale ja zrobię odrosty, dlatego że no raz na miesiąc dla mnie to jest taki mus, żeby zrobić. Te włosy, ta skóra głowy, ja mam wrażenie, że ona tego po prostu potrzebuje. Te włosy są jakieś świeższe wtedy po tym farbowaniu, jakoś tak, nie wiem, lepiej się układają, więc stwierdziłam, że jutro sobie zrobię i pokażę wam, czym będę farbowała te włosy, bo teraz zmieniam wodę utlenioną i też wam powiem czemu, ale no to już jutro. Także mam nadzieję, że ten vlog będzie dla was ciekawy, bo trochę będzie się działo, trochę wam popokazuję i tyle, także nie wiem, co zrobić z tą blizną, co mi tutaj została, bo to już w zasadzie jest taka kropka czerwona i nie wiem, po prostu słuchajcie, w ogóle jeszcze w takim miejscu. Teoretycznie jakbym grzywkę sobie puściła, no to tak jeszcze tego nie widać. Dzisiaj szłam na paznokcie w czapeczce z Daszkiem, także tą czapeczkę tak naprawdę też założyłam dlatego, że kropi cały czas. Nie chciało mi się iść z parasolką, żeby trochę tutaj osłonić, wiecie, twarz. Ale i tak jest taki zimny wiatr, że tak mi łzy leciały, że wszystko mi się tu zmazało, także ja nie wiem. Ostatnio też nasmarowałam się trochę samoopalaczem, wczoraj sobie paznokcie zrobiłam i w ogóle miałam w planie pomalować je w końcu na czerwono.
powtórzę to po raz któryś, żeby się lepiej poczuć, ale nie zrobiłam tego, bo stwierdziłam, że skoro i tak nie idę na tą imprezę dzisiaj, no to chyba bez sensu siedzieć w domu w czerwonych paznokciach i malować, potem zmywać, nie wiem, chyba nie będę dzisiaj malowała, także... Taki będzie ten vlog. Także słuchajcie, ogólnie jeśli chodzi w ogóle o kwiecień, to nie będę nic kupowała. Wszystkie zakupy, wszystko co będziecie widzieć w najbliższych vlogach, to są zakupy, które zrobiłam w marcu. Na pewno będzie jakiś haul jeszcze zakupowy. Na pewno będą jakieś kosmetyki. Także co gdzieś tam będę, wiecie, wrzucała to wszystko we vlogi. Natomiast plan jest taki, żeby nic nie kupować, ewentualnie... białe spodnie szerokie. To jest jedyna rzecz, którą cały czas szukam, materiałowe. Zary miałam kolejne kilka par i słuchajcie, jedne z dziurą, jedne za małe, drugie w tym samym rozmiarze, jakieś też dziwne. Także no, trochę się na razie poddałam, więc zobaczymy. Na razie nic nie zamawiam, wstrzymam się, jak coś naprawdę ekstra zobaczę, to może ewentualnie wtedy zamówię i Wam pokażę. Także dobra, uciekam teraz i widzimy się... Zobaczymy, jak będę robiła tą hennę, no to później, a jak nie, no to wtedy już może jutro za jednym zamachem z tymi włosami zrobię w sumie. Właśnie nie wiem, ja dzisiaj tak lekko pomalowałam te brwi tylko kredką, żeby właśnie móc łatwo je zmazać i zrobić tą hennę, więc zobaczymy w sumie. Pamiętacie, jak na początku miesiąca mówiłam Wam o tym, że spisuję sobie w kalendarzu rzeczy, które chcę zużyć, bo używam kilku rzeczy naraz i nie mogę się skupić na jednej, nie wiem czy coś działa, czy nie działa, poza tym niepotrzebnie pewne rzeczy zalegają mi w łazience i zrobiłam sobie taki spis tych rzeczy. I też zrobiłam sobie spis zabiegów, takich pielęgnacyjnych rzeczy, które chcę robić w miarę regularnie i powiem Wam, że jeśli chodzi o masaże twarzy, balsamowanie się, smarowanie stóp kremem, takie banalne, ale muszę Wam powiedzieć, że ja zawsze miałam z tym problem, o wcierki do głowy, w tym miesiącu robiłam wszystko regularnie, nie musiałam patrzeć nawet w kalendarz, po prostu raz spisałam i tak mi to wszystko weszło w nawyk, że słuchajcie, zużyłam, zobaczcie ile rzeczy. Więcej niż się spodziewałam i robiłam te wszystkie zabiegi regularnie, które chciałam robić, więc jestem w szoku. Zaraz zrobię to sobie z racji tego, że jest pierwszy dzień kwietnia, zrobię sobie też spis na ten miesiąc i na pewno Wam w kolejnym vlogu o tym opowiem. Natomiast jeśli chodzi o puste opakowania, nie będę tutaj się rozgadywała jakoś specjalnie, natomiast tak szybko, pokrótce Wam po prostu pokażę, co zużyłam i opowiem o tym. Balsam. Słuchajcie, ten balsam z Yope bez i wanilia. Był całkiem fajny, on bardzo dobrze nawilża skórę, ma pompkę, wszystko jakby tutaj spoko, szybko się wchłania, tylko ten zapach, jeżeli chodzi o żel, to żel z bzu pachnie pięknie, bo bez na drzewie też pięknie pachnie. Ale już tak z bliska, jak się wąchacie w ten bez, to nie wiem, czy dla mnie bez ogólnie śmierdzi, jak nie jest na drzewie, w sensie jak się tak w niego wąchacie. I tak było z tym balsamem. Ja miałam wrażenie, że ta skóra nie pachnie ładnie, nie wiem... On nie jest przeterminowany ani nic, po prostu ten zapach z butelki był zupełnie inny niż na skórze i na pewno się jeszcze skuszę kiedyś na żel, ale na balsam już słuchajcie raczej nie. Skończyłam też taką odżywkę z Isany. Ja bardzo lubię odżywki z Isany, mam jeszcze ze dwie albo trzy inne, także używam. Teraz też trochę zmieniłam pielęgnację włosów, więc zawsze używam jeszcze po zwykłej odżywce odżywki bez spłukiwania i to jest, słuchajcie, genialne rozwiązanie. Moje włosy tyle właśnie nawilżenia, na silikonów, czegokolwiek potrzebują, więc to też Wam przy okazji może pokażę, jak będziecie chciały taką pielęgnację włosów teraz, co stosuję. Natomiast odżywki z Isany są spoko, są tanie i... No i to była truskawka, czarny bez i truskawka, ona chyba jest, jak się nie mylę, emolientowa, ale nie jestem pewna, także bardzo przyjemna. Skończyłam też takie mydło, jak to się nazywa? Bania Agafi, mydło cedrowe do ciała i włosów. Ja kiedyś kupiłam chyba trzy opakowania, to nie jest nic nowego. Mam chyba jeszcze jedno, ale już nie jestem pewna. O, tu woda się, zobaczcie, wlała. W każdym razie, no bardzo fajny produkt. On też jest, wiem, że działa łagodząco. Wielu dziewczyn używało go na skórę głowy, myło nim włosy. U mnie to akurat do włosów, do skóry głowy się nie sprawdził, natomiast ja się nim cała myłam. I faktycznie on ma takie działanie odkażające, odświeżające. Bardzo dobrze się sprawdzało to mydło u mnie. Z tym, że ja nie lubię tego nabierania, bo to co widzicie, to jest właśnie woda, zawsze mokra ręka, wkładacie do tego opakowania i zawsze tam pełno tej wody wpływało i miałam wrażenie, że ten produkt potem jak wylewacie tą wodę, to też wlatuje z tą wodą, więc trochę takie, no, tylko to jest z kolei taka galaretka, więc w co to wsadzić, jak nie w takie opakowanie, no ale ogólnie produkt całkiem spoko. Skończyłam też żel pod prysznic Palmolive, ja generalnie myję się zwykłym mydłem w kostce, natomiast raz na jakiś czas... Kupuję jakieś żele i przeważnie są to żele z Palmolive, także tu była akurat jakaś orchidea i mleko jakieś tam, nie wiem jakie mleko, no nieważne,
Tu jest, o, tak wygląda i naprawdę całkiem spoko żel. Bardzo ładnie pachnie, ja już go mam chyba, nie wiem, który raz z kolei, bo lubię ten zapach. Tu jest z tej serii My Power Beauty. My Beauty Power z AA. Kiedyś dostałam od nich przesyłkę PR-ową i to jest rozświetlająco nawilżający tonik i krem na noc z niacynamidem 5%. I powiem Wam, że miałam też krem oczywiście na dzień z tej serii i bardzo fajna seria, bardzo dobrze te kremy się nawilżają, bardzo szybko się wchłaniają. Ja lubię, nawet jak na noc stosuję krem, to lubię jak on się szybko wchłania, nie lubię takiego, wiecie, takich konsystencji, które zalegają na skórze, mimo tego, że mam suchą skórę. Ja wolę sobie dołożyć za chwilę, na przykład po, nie wiem, po pół godziny drugą warstwę kremu, niż czuć takie coś dziwnego na twarzy. Także tutaj takiego czegoś nie było, jakby kremy się szybko wchłaniają, bardzo fajny był ten na dzień pod makijaż. Czy one rozświetlają te produkty? Nie wiem. Moja skóra generalnie mam wrażenie, że ma ten swój blask, bo ja dużo kosmetyków rozświetlających stosuję. To niech tak samo, spoko, nic mi po nim nie wyskoczyło, nic się nie działo, także bardzo fajne produkty. One miały takie, te kremy, taką delikatną różową, taki różowy delikatny jakby kolor. Skończyłam też taki Nivea dezodorant Fresh Flower. Bardzo dziwne. Powiem Wam, że on dawał uczucie, jakbyście miały mokro pod pachą, jak go stosowałyście, go nakładałyście, aplikowałyście. Tak nie wiem, kurde, jakiś taki dziwny. Ten zapach taki dość mocny. Nie, coś nie było takiego, słuchajcie, że no nie. Kurde, coś mi się tu wylało i mam mokre w tej torbie. W każdym razie, oliwka z Eveline. Ja, słuchajcie, bardzo lubię oliwki do paznokci. Często stosuję, bo ja mam bardzo suche skórki i zarówno jeżeli chodzi o stopy, jak i o dłonie. I te oliwki się bardzo dobrze sprawdzają. Teraz mam jakąś inną. Mam też krem z Claresy do skóry, który się nie sprawdza. Natomiast no, te są spoko z Eveline. One kosztują na promce około 10 zł i starczają naprawdę na długi czas. To też była jedna z rzeczy, którą robiłam bardzo regularnie. Starałam się codziennie, słuchajcie, nawilżać skórki. Póki co jeszcze efektów jakichś powalających nie widzę, ale lepiej niech mi takie rzeczy wchodzą w nawyk. Skoro i tak kupuję takie kosmetyki, no to wiecie. Skończyłam też tusz z Vibo Growing Lashes. Kiedyś on był spoko, teraz mam wrażenie, że już nie jest taki spoko. Kiedyś go też kupowałam głównie do dolnych rzęs, natomiast teraz już mi jest obojętnie, powiem Wam szczerze, czym maluję dolne rzęsy. Przeważnie tym samym, co górę. Mała szczoteczka, niby spoko, ale nie, ja mam teraz inne tusze, więc jakby jest spoko. Jak nie próbowałyście, to sobie kupcie, ale... No, ale no, ja na razie mam inne, więc nie będę go kupowała. I ostatnia rzecz to jest wcierka do skóry głowy z Crazy Hair. W końcu ją wykończyłam i też to jest kolejna rzecz, co tu kurde kapie? Kolejna rzecz, która weszła mi w nawyk, czyli używanie wcierek w miarę regularnie, tak co dwa, no dwa nie, trzy razy w tygodniu zawsze. Przez cały marzec używałam i mniej więcej tak to wyszło, że akurat skończyłam ją ostatnio. I powiem Wam, że co do samego działania jeszcze nie widzę, bo mam teraz inną wcierkę, którą muszę skończyć, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie za na przykład miesiąc. Natomiast no moje włosy, wiecie co, ja mam pełno baby hairów, zobaczcie, i no rosną mi cały czas, więc ja wierzę głęboko, że to jest właśnie przez wcierki, przez delikatny masaż skóry głowy. Natomiast co do tej wcierki, tu jest napisane, że najlepsze działanie jest, jak się ją stosuje po umyciu, w sensie na świeżo umytą skórę głowy. Jak ja tak robiłam, to niestety moje włosy nie były zbyt świeże. Ja nie wiem, czy wy też tak z nią miałyście, natomiast ona, nie wiem, czy mogę to nazwać, że przetłuszczała skórę głowy, ale no nie wyglądały te włosy tak świeże, jak powinny, więc zawsze robiłam tak, że jak na przykład w poniedziałek myłam rano głowę, to we wtorek wieczorem ją stosowałam, i wtedy jeszcze od rano mam głowę, wiecie, o co chodzi? I tak ona się sprawdzała u mnie najlepiej, natomiast no mówię, co do działania, no to jest trochę za w sumie ten jeden miesiąc. Nie wiem, no baby hairów mam full, więc no to może w sumie i jej zasługa. Także dobra, słuchajcie, wywalę te opakowania, bo są mi już niepotrzebne. Także jestem z siebie dumna, naprawdę zużyłam dużo rzeczy. Lecę do łazienki, robię spis nowych, no nowy spis na kwiecień i tyle, widzimy się niedługo. I słuchajcie, mamy niedzielę, ja właśnie się trochę ogarnęłam, mam mokre włosy, bo robiłam odrosty, natomiast słuchajcie, wstawiłam sobie pranie. I wyszłam na balkon je wywiesić, bo słyszałam, że wieje, ale słuchajcie, jest takie lodowate powietrze, ale takie, że po prostu mało nie zamarzam przez te 5 minut, jak jeszcze mam pranie, także
dość szokujące, jeszcze brakuje, żeby śnieg zaczął padać, natomiast właśnie piorąc zobaczyłam, że płyn do płukania mi się już praktycznie skończył, także pójdę do Rossmana, bo dzisiaj jest niedziela handlowa, więc kupię, jeszcze nie wiem jaki, na pewno na jakimś delikatnym zapachu, bo ja jestem dość, moja skóra jest wrażliwa i często mnie swędzi, krosty mi jakieś wyskakują, więc muszę trochę uważać na te płyny do płukania, żeby właśnie nie miały zbyt ostrego tego zapachu, wiecie, fajnie jak tak pościel czy coś tam, koce tak pachną mocno, ale no właśnie, mi to nie za bardzo sprzyja, także no postaram się kupić jakiś właśnie płyn, filtry do dzbanka, zaraz sobie to wpiszę do telefonu, bo słuchajcie, wczoraj byłam na zakupach i właśnie wyleciało mi to zupełnie z głowy, bo, ale słońce wyszło, wyleciało mi z głowy dlatego, że no nie wpisałam do telefonu, więc to jest niezbędne, także wpiszę sobie, ja często jak w tygodniu już siedzę, oglądam coś w telewizji, no to jak mi się coś przypomni, na przykład o proszek do prania, no to wpisuję sobie w telefon, żeby potem, wiecie, jak idę już ten raz czy czasami dwa razy w tygodniu na zakupy, no to żeby właśnie kupić to, czego mi brakuje w domu, ale o płynie w ogóle nie wiem, jakoś cały czas miałam w głowie, że mam tyle tych płynów, no a nie mam, także no pójdę do Rossmanika i tyle, natomiast jeśli chodzi o moje włosy, to słuchajcie, mam mokre dlatego, że robiłam te odrosty. I ja, jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja od wielu lat używam farby Fanola. Ona teraz zmieniła opakowanie. Kiedyś była niebieska cała, teraz jest taka właśnie o, fioletowo-niebieska. To opakowanie fakt jest takie bardziej trochę nowoczesne, bo ja od zawsze pamiętam tą starą Fanolę. Ale właśnie, mój kolor to jest 5.1. To jest jasny, popielaty brąz. I na odrosty generalnie, z racji tego, że no skórę głowy myjemy codziennie, co drugi dzień, niektórzy raz na tydzień, no różnie, ale generalnie gdzieś tam szorujemy tą skórę głowy, no to jednak z tych odrostów ta farba najszybciej spływa i często spływa do ciepłego koloru, więc jeżeli po długości macie włosy jakieś takie neutralne, niekoniecznie bardzo ciepłe, to zawsze lepiej wziąć coś, co ma domieszkę właśnie jakiejś na przykład popielatego koloru, tak jak tu 5.1, także to jest mój sprawdzony kolor, bo on teraz jest ciemny, ale on się pięknie dopasowuje, natomiast on się ładnie wypłukuje po prostu, natomiast z moją fryzjerką ostatnio doszliśmy do tego, że chyba za długo już używam tej farby, bo ja co prawda nie mam siwych włosów, mam jakieś pojedyncze sztuki, ale właśnie dość szybko je widać, także to oznacza, że ta farba mi się nie trzyma jakoś mocno włosów, także będę ją zmieniała, tu mam jeszcze na jakieś dwa użycia, bo ona ma chyba 100 ml, właśnie to też było fajne, bo bardzo ekonomiczne rozwiązanie, dlatego że farba ma 100 ml i ja ją mam na 3 razy, także, a kosztuje 15 zł na Allegro, więc no mega deal. Zobaczcie, ja używam 1/3 na odrosty, czyli takie 30-35 ml, czy tam gramów, obojętnie jak na wadze mi tam, wiecie, jak macie na wadze ustawione. W każdym razie biorę no 1/3 farby i do tego wodę. Do tej pory, słuchajcie, jak kupię nową farbę z innej firmy, to oczywiście dam wam znać. Natomiast jeśli chodzi o wodę, to ja do tej pory robiłam na wodzie 6%. Robiłam tak dlatego, że słuchajcie, jak miałam kiedyś blond włosy, były inne czasy i kiedyś bardzo pilnowało się tego, żeby jednak ten odrost nie był zbyt widoczny i często właśnie się farbowało odrosty, rozjaśniało je, żeby dorównać do reszty włosów. I jak ja, będąc jeszcze młodą dziewczyną, miałam takie bardzo jasne kudły. Jezu, jakie to było w ogóle dziwne, bo kiedyś tych farb było mało, człowiek się nie znał, nie było tego YouTube'a i naprawdę się źle wyglądało. Te eksperymenty to nie były takie eksperymenty, chociaż teraz też dziewczyny eksperymentują i jeszcze gorzej sobie palą te włosy niż ja kiedyś, mimo tego, że wybór był mały i praktycznie zawsze robiłam, nakładałam sam rozjaśniacz na włosy. Ja nie wiem, słuchajcie, jak to jest możliwe, że jeszcze mam włosy i mam ich tyle, nie wiem. W każdym razie, no właśnie, kiedyś był taki problem, że jak już zaczęły się pojawiać te farby fryzjerskie, no to ja się nauczyłam, że używam wody 6, bo woda 6 delikatnie rozjaśnia i zawsze gdzieś tam miałam jaśniejsze włosy, no to mój ciemniejszy odrost się fajnie jakby z tą wodą 6 dopasowywał do reszty. I nawet jak przefarbowałam się na ciemno, to jakoś zostałam przy tej 6. No i właśnie, tak ostatnio jak rozmawiałyśmy z moją fryzjerką, to doszliśmy do tego, że to nie ma takiej potrzeby, tym bardziej, że ja też nie mam siwych włosów za dużo, więc wystarczy tak naprawdę woda 3%. I słuchajcie, kupiłam też z Fanoli, to w ogóle jak się okazało jest bananowa, ona pięknie pachnie, ale oczywiście wiecie, jak połączycie z farbą, no to już ten amoniak gdzieś tam czuć, już tego banana, wiecie, ten zapach zanika, ale generalnie słuchajcie, taka wielka flacha, to jest litr, kosztuje na Allegro jakieś chyba 15 zł niecałe, także słuchajcie, to jest naprawdę takie robienie odrostów w domu, no to jest jakby koszt
nie wiem, 10 zł miesięcznie, więc naprawdę spoko, z tym, że no ja co jakiś czas chodzę do tego fryzjera, generalnie zazwyczaj chodzę jakieś 2-3 razy w roku, teraz będzie tego więcej, dlatego że no chcę sobie ten kolor gdzieś tam wyrównać, chcę doprowadzić do takiego stanu te włosy, jaki mi się gdzieś tam marzy, jaki mam w głowie, więc jeszcze jakieś wizyty, te dwie są niezbędne, ale i tak jest, słuchajcie, spoko, także dobra, to jeśli chodzi o farbowanie, natomiast jeśli chodzi o mycie, to jeszcze mam jedno opakowanie puste, skończyłam ten szampon z Joanny na błyszczający z octem malinowym. To było moje drugie opakowanie, bardzo fajny szampon. Ja go kupowałam w jakiejś takiej drogerii tutaj u mnie małej, dlatego że z tego co wiem, to ogólnie ta seria z Joanny jest i w Rossmanie i w Hebe, ale właśnie nie ma szamponu na błyszczającego. Jeżeli macie u siebie w Hebe, to dajcie znać, bo ja ani razu się z tym nie spotkałam. Nawet jak online patrzę, no to są, jest nawet chyba malinowa jakaś w sprayu odżywka, ale właśnie nie ma szamponu. Także no ja kupowałam gdzieś stacjonarnie tutaj u mnie i bardzo fajny szampon, ale na razie do niego nie wrócę, bo mam jeszcze inne. Teraz muszę najpierw pokończyć to, co mam i dopiero wtedy będę coś nowego kupowała. Jeśli chodzi o długość włosów, to słuchajcie, ja ostatnimi czasy robiłam tak, że na suche włosy nakładałam odżywkę, robiłam tam w łazience to, co miałam zrobić i wtedy jak dochodziło do mycia głowy, bo ja nigdy pod prysznicem nie myję głowy, zawsze potem, wiecie, się schylam, tak się już nauczyłam, kiedyś miałam wannę i tak myłam głowę i tak myję cały czas. I właśnie, nakładam szampon raz, drugi, wtedy wszystko spłukuje razem z tą odżywką nałożoną na suche włosy. I na koniec, często na takie już odsączone włosy, co z tym światłem, nakładam odżywkę bez spłukiwania. Teraz na tapecie jest emolientowa Morella z Anwen, bo chcę ją skończyć, już mi to zostało dosłownie, zobaczcie, koniec tej odżywki mam, także na kilka użyć, tylko też ona jest bardzo wydajna, bo słuchajcie, jej bierzecie jedną pompkę i często dziewczyny na takie mokre włosy jeszcze, takie wiecie, dopiero spłukane, nie wytarte, używają tej odżywki, dlatego że ona niby obciąża. No u mnie, słuchajcie, nie było takiego efektu, ja nawet jak na odsączone włosy ją nałożę, jedną pompkę wetrę w czesze, to po prostu te włosy są mega wygładzone. Ona sama w sobie, już wam kiedyś mówiłam, nie spełniła moich oczekiwań, nie wygładza tych włosów jak przystało na emolientową odżywkę, jakby jest za słaba. Natomiast w połączeniu ze zwykłą odżywką ona sobie radzi bardzo dobrze, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że na rynku jest dużo tańszych odżywek bez spłukiwania, ale patent jest super, jeżeli nie próbowałyście i macie też takie włosy jak ja, czyli dość suche na końcach, rozjaśniane, jakieś takie, wiecie, potrzebujące jakby dociążenia, to spróbujcie sobie właśnie nałożyć na koniec już po umyciu odżywkę bez spłukiwania. Ja się zawsze bałam odżywek bez spłukiwania, a to jest całkiem fajny pomysł, także żeby ich używać. Więc dobra, to już jest wszystko. Słuchajcie, idę suszyć włosy i myślę, że jeszcze się z wami na chwilę połączę, jak już się ogarnę, bo nawet nie wiem, która jest godzina. Wydaje mi się, że chyba około 11:30, więc ogarnę sobie te włosy i jeszcze do was wrócę. No dobra, włosy już wysuszone, wygładzone na szczotkę, także pomyślałam sobie właśnie susząc te włosy, że chyba nagram wam taki filmik z pielęgnacją tych włosów, tak krok po kroku, co ja stosuję, bo nie sposób jest wszystko wam pokazać w vlogach, jak kupuję jakieś nowe rzeczy i tak dalej, często zapominam o czymś, więc może jak ogarnę to, słuchajcie, to światło, to w łazience, to coś takiego wam nagram, bo bez sensu, żebym tu stała i wam pokazywała, wolałabym tak, wiecie, w ruchu wszystko wam pokazywać, także oby się udało, natomiast znowu tu przyszłam, dlatego że słuchajcie, ten wiatr tak gwiżdży w dużym pokoju, ale tak, że naprawdę jak w horrorze, jedna z was kiedyś napisała, że jak w horrorze, bo to taki dziwny dźwięk w tej kamerze był, ale naprawdę, także zgadzam się, słuchajcie, zgadzam się, jak w horrorze, najgorzej to w nocy, bo to taki dziwny jest dźwięk i ja nie mogę potem zasnąć przez to, także mam nadzieję, że ten wiatr ustanie do wieczora. W każdym razie, słuchajcie, z tyłu też jest leżą lumpy, góra lumpów, które są do sprzedania. Mam jeszcze w szafie tyle samo albo i więcej. Ogólnie tych ciuchów mam bardzo dużo, natomiast mam taki trend do Vinted. Miałam ostatnio taką nieprzyjemną sytuację i powiem wam, że odechciało już mi się wszystkiego, dlatego że no ludzie są po prostu, powiem wam, zaskakujący. Ogólnie ja sprzedaję ubrania przeważnie nowe, założone raz, albo dwa razy, albo ani razu, po prostu nie mają metki, bo ja czasami sobie tak wymyślę, że jak wyzerwę metkę, to to założę, ale nigdy na przykład tego ubrania nie zakładam i piszę wtedy, że coś jest bez metki, czy nowe, czy raz założone i tak dalej. Zawsze staram się to opisać. Natomiast miałam taką sytuację, że słuchajcie, miałam dzwony nowe jeansowe z Zary, które nie były ani razu założone. Ja zerwałam metkę, ale ja ich ani razu nie założyłam i stwierdziłam, że skoro ich nie noszę, to je sprzedam. I wystawiłam je chyba za 50 zł, no ale 140, a 50 to i tak jest, słuchajcie, moim zdaniem cena, wiecie, no też jakby
ja wydałam na te pieniądze, na te spodnie, a skoro i tak są nowe, ani razu nie założone, no to wydaje mi się, że ta cena, no zależy kto czego szuka, dobra, tu jakby no nie dyskutujmy o cenach, bo no każdy sprzedaje za ile chce. Natomiast słuchajcie, ogólnie zainteresowanie było bardzo duże i była osoba, która wypytywała te spodnie co chwilę, coś miała mierzyć, podawać i tak dalej. No jakby okej, spoko, wszystko, zdjęcie tak, 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 pamiętajcie, że mamy inne figury i te zdjęcia często, one w ogóle jakby nie odzwierciedlają w ogóle tego, jak te rzecz będzie na kimś wyglądała. Natomiast dobra, ja przestałam dawać zdjęcia na sobie, no ale już chciała, no to zrobiłam te zdjęcia i słuchajcie, Zara ma to do siebie, ja jakby też no nie pomyślałam o tym. Zara ma to do siebie, że po prostu często te ubrania, spodnie, na przykład nogawki są delikatnie takie przetarte. To jest coś, na co ja w ogóle nie zwracam uwagi, czy przy kieszeniach jest coś takiego. Ja na to w ogóle nie zwracam uwagi, ale nie pomyślałam o tym, że są osoby, które, nie wiem, no chyba, albo to, znaczy ja tutaj bardziej myślę, że to było specjalnie zrobione, ale dobra, no jakby starałam się wierzyć w ludzi, że jednak, no dobra, ktoś mógł nie wiedzieć, że tak jest. Ja tego nie napisałam w tym moim, wiecie, w tym ogłoszeniu i, słuchajcie, spodnie pojechały, po czym dostaję informację zwrotną, że ta dziewczyna, ta pani, ten ktoś chce oddać te spodnie, bo po pierwsze były noszone, okłamałam ją, były noszone, bo są całe poździerane na dole. Słuchajcie, to są naprawdę, to one, ja nie wiem w ogóle. Okej, okay. I jeszcze pokazała mi, że one mają z tyłu dziurę. Ja tak się zaczęłam zastanawiać, ja mówię, jak to jest możliwe, że one mają przy szlufkach dziurę, to jest w ogóle niemożliwe, nie ma takiej opcji, ja słuchajcie, wszystko oglądam, zdarza się, słuchajcie, zdarza się, może się zdarzyć, no mi się nie zdarzyło, ale wiem, ja czasami kiedyś jak kupowałam, to zdarzyło się, że ktoś nie zauważył, że coś miało dziurkę małą, no to są jakby normalne rzeczy, ale ja się staram wszystko, słuchajcie, oglądać przed wysłaniem i naprawdę jak pakuję, to jestem pewna, co pakuję do tego opakowania i słuchajcie, do tego worka foliowego, w co wkładam i słuchajcie, i ta dziewczyna zrobiła taką tam aferę, w sensie, wiecie, znaczy, ja nie wiem, czy ona w końcu jakiś komentarz mi negatywny napisała, nie mam pojęcia, ale zrobiła aferę, że wysłała mi używane rzeczy, były, znaczy spodnie były napisane, że są nowe, obdarte, noszone i w ogóle z dziurą. Ja jakby, wiecie co, już nie chcąc tutaj, bo wiecie, tak zawahałam się, mówię, no dobra, no to niech ona odeśle te spodnie, no przecież bez sensu robić jakąś awanturę tutaj, no szkoda w ogóle tego, tej całej roboty i jeszcze najlepsze jest to, że słuchajcie, Vinted generuje automatycznie etykietę i ja byłam wtedy chora i wygenerowało mi etykietę na drugim końcu miasta, w ogóle słuchajcie, ja mam tutaj 10 paczkomatów, a wygenerowało mi etykietę w ogóle i słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że dostaję te spodnie i wiecie co tam było? Te spodnie z tyłu przy szlufce, one są normalnie przecięte. Moim zdaniem ona otwierała tą paczkę i ona je przecięła nożem. Ja jakby nie chcę już w to wnikać, ja po prostu zaakceptowałam to, mówię spadaj i w ogóle nie chcę mieć z tobą nic więcej wspólnego, bo to nie o to chodzi. Natomiast zobaczcie, to są ludzie i często komentarze na tym Vinted, one też nie są adekwatne, bo zobaczcie, no co się dzieje, to kurde, dużo się mówi o oszukujących sprzedawcach, że oszukują, nieoryginalne, takie, brudne i tak dalej wysyłają, okej, okay, ale zobaczcie jak się kupujący zachowują, to też nie jest fair, bo ja jakby wysłałam nowe spodnie, dostałam z dziurą i teraz no nowiutkie, naprawdę. I wiecie, no taka sytuacja bardzo nieprzyjemna. I teraz nie wiem, co mam z tymi wszystkimi lumpami zrobić. Mam ochotę to wpakować w jeden wór i albo w dwa i po prostu sprzedać w całości, gdzieś na Allegro wystawić, bo te ciuchy są naprawdę do noszenia. Jeżeli ktoś ma taki rozmiar jak ja, M-ki, jakieś L-ki, to słuchajcie, to wszystko do noszenia. I trochę jakby, i są bluzki na ramionczkach, i spodnie, i swetry. I ja jakby, wiecie co, nie chcę już mi się na ten Vinted wystawiać. Po prostu tak się zraziłam po tej ostatniej sytuacji, bardzo zresztą nieprzyjemnej, że kurczę, nie masz, sprawdzę, że nam jakiś komentarz napisała, ale po prostu szczerze mam to gdzieś, no po prostu jakby, no nic się nie zrobi z tym, także jeżeli macie jakiś inny pomysł, co można z takimi ubraniami zrobić, no to dajcie znać, bo no wolałabym coś ominąć te Vinted, po prostu. Ale jeszcze słuchajcie, bo właśnie już miałam kończyć, ale przypomniało mi się, że chcę wam powiedzieć dwa słowa odnośnie serialu, bo ja ostatnio skończyłam oglądać Chwałę na Netflixie. To jest ten serial koreański, o którym mówiłam wam już w jakimś vlogu, że tak póki co jest okej, ale nie ma szału takiego, jak niektórzy pisali. Wy też pisałyście, że macie mieszane uczucia, części z was się bardzo podobało, część z was mówiła, że ledwo dotrwała do końca. I ja się zgadzam, że tych odcinków jest tam za dużo. To jest w ogóle dramat, to jest dramat nawet nie jednej osoby, tylko w ogóle ten cały serial to jest jeden wielki dramat. I jest dość mocny, te sceny są takie, powiem wam szczerze,
ja jak oglądam horror, to mam trochę inne odczucia, bo wiem, że to jest tam nieprawda i tak dalej, szczególnie jak jakieś nawiedzone domy i tak, wiecie, egzorcyzmy. Natomiast jak oglądam taki film, gdzie taka jest przemoc, taki po prostu, ja nie wiem, mi się to po prostu dość źle ogląda, w sensie ja ten serial, jakby to powiedzieć, ciężko się go ogląda, bo to nie jest nic takiego przyjemnego, ale gdzieś tam, słuchajcie, podobał mi się, no oglądałam te odcinki do końca, ale na pewno, słuchajcie, to co zwróciło bardzo moją uwagę, czego nie lubię, to jest ekspresja Koreańczyków. Ja cały czas, słuchajcie, oni są jak takie piszczałki, cały czas piszczą, krzyczą, w ogóle pewnie trzeba się do tego przyzwyczaić, ja chyba nie chcę się do tego przyzwyczaić, to nie jest jakby... Ja się źle trochę czułam oglądając ten serial, bo jakby za dużo tego, w ogóle słowo, które zostało mi w pamięci po tym serialu, to jest wywłoka. To jest słowo, które te dziewczyny piszczały do siebie i krzyczały, że są wywłokami ciągle, praktycznie w każdym odcinku i tak to mi utkwiło w pamięci, że... Nie był zły, ja się cieszę, że go obejrzałam, ale no takie mam jakieś takie, wiecie, takie wrażenie bardzo... Takie mieszane odczucia mam, o może tak, całkiem spoko serial, ale z drugiej strony, no nie wiem, jakoś tak dużo takich rzeczy, które po prostu mi się tam nie podobały, więc no nie wiem, nie potrafię go chyba ocenić, dobra. W każdym razie, nic nowego na razie nie oglądam, ale coś mam zamiar zacząć, na razie muszę, słuchajcie, przetrwać do świąt, święta mam zamiar się ogarnąć trochę i właśnie chciałabym wam coś nagrać, chciałabym też zrobić w domu porządek, ogarnąć kilka rzeczy, do których teraz nie mam głowy, więc zobaczymy, mam nadzieję, że się uda i też wrócę do bardziej regularnego nagrywania, także trzymajcie kciuki, a tymczasem uciekam. Dziękuję wam bardzo, że byłyście ze mną, że spędziłyście ze mną te pewnie 30 minut i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, pa!